Siema, a dzisiaj robimy recenzję klawiatury MetaDog GK500. Zapraszam do oglądania. To, co od razu się rzuca w oczy, to jest ten taki design. Te, wiecie, te takie wycięcia, które nic nie robią, tylko tak naprawdę zajmują miejsce na biurku. Ktoś teraz powie, ale przecież ta klawiatura ma numpada. A popatrzcie na moją główną klawiaturę, która ma numpada, ale kończy się od razu, przez co jest bardzo kompaktowa. Oczywiście to wycięcie z góry może pełnić funkcję uchwytu na telefon, tylko że tutaj jedynie jak to możemy ten telefon pionowo postawić, tak? Czyli możemy tylko jakiegoś Facebooka przeglądać, czy nie wiem, TikToka oglądać. Też oczywiście ta klawiatura ma podświetlenie. To jest tylko czerwone podświetlenie, bez żadnego efektu, bez żadnego zmieniania tych kolorów. No jego intensywność jest po prostu słaba, jak na to, że to jest klawiatura typu floatki. Na dodatek to podświetlenie w ogóle nie przebija klawiszy, więc tak naprawdę no nic to nie daje. A producent rzeka się na opakowaniu, że przecież podświetlenie pomoże ci używanie klawiatury w nocy. Nie, bo klawiaturze nie są te klawisze jakkolwiek podświetlane. Okej, ja na przykład wiem, gdzie są klawisze, tak? Ale ktoś może nie pamiętać, gdzie są klawisze i się patrzy na klawiaturę podczas gry czy pisania. Producent też głównie tą klawiaturę reklamuje jako klawiatura solidna, więc tak. Zrobiłem test spasowania. Leciutko tylko to zrobiłem, klawiatura już się cała połamała. Oczywiście ją sprostowałem, ale z dołu wszystko widać. A właśnie, będąc przy dole w tej klawiaturze, no to tutaj mamy trzy kanaliki do wprowadzania cieczy. Były tu kiedyś gumki, ale odpadły. Oraz oczywiście są nóżki, bez żadnych gumek. Są mega tandetne, bo leciutko poruszycie, albo się zamykają, albo otwierają. To kompletnie nie ma sensu. Przejdźmy do dźwięku. A więc klawiatura jest strasznie płaska i nie potrzebuje podpórki pod nadgarstki, co jest bardzo dużym plusem. Bo w torze 150 mi nadgarstki, bo więc muszę sobie coś podkładać. Oraz kabel w klawiaturze jest opleciony. Przejdźmy do anti-ghostingu i oceny. Przejdźmy do testu anti-ghostingu, producent niczym się nie chwali. Ja akurat przed tym testem już sobie wcześniej testowałem. I zobaczcie. Mamy tutaj maksymalnie 60. Ja nic nie mogę dalej dołożyć. Klikam spację, klikam Z, X. Nie mogę. O, już nie mam D, no to mogę X. Za to Z już nie mogę, D też już nie mogę. To jest zwykły Sixki, ale... No tutaj już na przykład Sixki nie załapało. Tak? To już Sixki nie łapie. Ocena 5,5 na 10. Anti-ghosting jak w biurówce po prostu.